serdecznie od osób w Gołębi Pocztowej w Choroczynie. Witamy serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić parę, która dała 29 lotnika na Nowej Soli. Tak. Gołąb zajął pozycję 4, 8, 94. Z półfinału się spóźnił, a z finału 98. Był trzecim lotnikiem, no ale spóźnił się z półfinału. No i na końcu został w sumie 29 lotnikiem. Mamy tu do pokazania rodziców i trzy samiczki będą do odstąpienia. Tak, po tej parze jest. Pokażemy samczyka. 12624. 12624 jest to gołąb po dwóch oryginałach od księdza Kostorza. Został przez przypadek hodowca, który pozdrawiam. Tak. Hodowca, który go zamówił, tam kilkakrotnie dzwonił i ten mnie gołębia miał odebrać i odebrał. Miał go odebrać bodajże w kwietniu. Gołąbek został w hodowli. Gołąbek wcześniej został, no bo ja tam, jak mi zadzwonił i mówi, że on go weźmie w końcu za miesiąc, to tam nawet tego nie słuchałem. Także ten gołąb został. Po nim jeden poszedł na WG. Tak. Okazało się, że fajnie latał. Pokażemy rodziców. Tak na szybko. Mama 12,96. Tata 13,55. Wnuk, dziadek tego gołębia to AS 217. No po tej parze dużo hodowców nabyło, tak Grzegorz? Tak. Po tej parze dużo hodowców nabyło w tym roku, w zeszłym roku, także będą zadowoleni. Był skojarzony z samicą od Rainera Pittmana. Jest to Pittmanka samica oryginalna, tak. O numerze obrączki 1575. Dokładnie tak. 1575. Także tak połączone, bo tych samic trochę było więcej. Dokładnie. Także jeszcze niektóre nawet były bez skojarzenia. Tak. Siedziały wolne. Jest to samiczka. Wywodzi się z takich gołębi jak Super Dochman 100. Jest to prawnuczka, 8 razy pierwszy. Konkurs Karla. Od góry top 360. Super gołąb. Tu z Hurikana też widzimy. Tak. Ale już trochę dalej, bo to jest prawnuczka Hurikana. Jednak geny Hurikana. Samica. Są w sile, nie? Bardzo. Młode, tak w rękach miałem to. Idę tylko, siłę mają taką. Idę tylko jak mama. Naprawdę. I po tej parze będą trzy samiczki do odstąpienia. Jedna u mnie w domu została. Tak. Na razie zostawiłem jedną, bo mocno się wszystko odstąpuje. Tak. Ale zobaczymy jeszcze. Jest to naprawdę samica. Podobna. Zachęcam, bo tu na pewno wszyscy będą zadowoleni z tych gołąbków. Tak, naprawdę kapitalna samica. Taka ala czerwona, lapowa. Tak. Pokaż budowę Grzegorz. Bardzo wyrywająca gołębiejna mama. Kapitalna. To się ogotowiał z ten. Rozpierzyła się, wiadomo, że to wiadomo, że naprawdę. Pióro zaszło. Gołąb klasa. Numer gołębia? Numer samicy 2232. 2232. Kapitalna samica. Takie gołębie mieć na gołębniku. Z 20 lat na wspólny gołębnik. Naprawdę rewelacja. To tam rozwali system. Mogą te gołębie rozwalić. Gołębie księdza Kostorza z tych czerwonych są bardzo szybkie. Trzeba je dać w uparte gołębie, żeśmy tak to zobaczyli. Tak. Trzeba. Takie coś. Tak jak Rafał Paco mówił na ostatnim filmie, że on paruje gołębie twardo, uparte, ze szybkimi i daje potem na gołębniku. Tak, ale Grzegorz, tak. Grzegorz, tutaj żeśmy też zaczęli o tym myśleć, tak? Tak. Nie szybkie z szybkim. Nie, bo to ginie, a uparty z szybkim, rewelacja. No szybki z szybkim, wiesz, zrobić tam parę lotów czołowych i bęc, nie? I bęc, a tak przy naszych pogodach. Tak, pogody się bardzo, bardzo zmieniają, także naprawdę to jest rewelacja, samica, perełka, klasa, naprawdę. Takie gołębie mieć na gołębniku. Naprawdę. I numer na końcu podamy numer obrączki 10976. Tak, bo na dwóch oddziałach miałem obrączki. Obrączki, także. Tak. Można mieć nawet z pięciu oddziałów, to nie ma żadnego znaczenia. Także. Jeszcze jedna będzie samiczka czerwona. Taka krwista. Wszystkie samice wychodzą. No właśnie tak.
Jest to samica o numerze obrączki 2281. Mówię, trzy są tutaj. Kapitalna samica. Czwarta w domu. Byłoby więcej, tak. No ale... Podebrałem jajka, Grzegorz, jedne. Tak. Wiesz, tam miały się kluć, ale coś tam się pomyliłem w dniach, wiesz, jak człowiek nie zapisał tego, nie? Tak. No i było naprawdę gołębie klasa, istna mama. Także trzy samiczki. Perełka na gołębniku. Można sobie zrobić prezent na Nowy Rok. Tak. I do hodowli, naprawdę polecam, gołębie uparte i szybkie. No tak, no brat już się pokazał bardzo dobrze. Tak. Naprawdę. Garstka tych gołębi została, jak to we wszystkich wygląda. Teraz pójdą cztery młodziaki, pójdą na wspólny gołębnik. Jak się uda, nie, Grzegorz? Tak, na wspólny gołębnik. One wszystkie mają taką budowę, tylko tamte, wiesz, ogon dużo spiszą. Kapitalna samica, perełka. Także polecam rodzicom, naprawdę materiał pierwszej klasy. Pokaż jeszcze raz, mama. 1575. I tu. Tata nie ma rodowodu, dopiero trzeba zrobić, bo tak. Nie był w hodowli, nie miał być w hodowli, ale został. Z takich gołębi się wywodzi. Mama 12,96, tata 13,55. No Grzegorz, jeszcze tak na koniec powiemy. Pozdrawiamy wszystkich hodowców, polecamy. Subować kanał, bardzo zachęcam. No i ostatni gołębie z tych tu. Z tych tu gołębków. Powiedz Grzegorz numer telefonu. Jak ten. 789-495-670. Zapraszam kolegów hodowców, hodowczyni nawet. To będą ostatnie gołąbki z tych czerwonych. Tu są trzy samice. Tak. Mówię, jedna została jeszcze. Także no już tu też Grzegorza wołają, także musimy też już kończyć, bo tak, to praca. Tak, oczywiście, tu praca, ludzie pracują. A Grzegorz ja sobie przerwę chwilę zrobił, także... Ja muszę film nakręcić o gołębiach, także taka funkcja w hodowce, także i praca, i gołębie, wszystko rady w jednym. Pozdrawiamy, wszystkich hodowców. Szczęśliwego nowego roku. Życzymy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy.